Cześć, witam Was serdecznie, witam w tagu Colors of the Rainbow i dzisiaj Wam przedstawię właśnie kolory tęczy. Zostałam otagowana przez Devil in Blue, której oczywiście serdecznie dziękuję i zapraszam na jej kanał. I od razu Was przepraszam, co tutaj wygląda, no po prostu jest upał nieziemski i makijaż robiłam sobie o godzinie 6:30 rano, więc już ze mnie wszystko spływa, więc dlatego jestem taka świecąca, zresztą się nie dziwcie, dlatego że no mamy 31 stopni, także myślę, że wszyscy tak wyglądacie, bez urazy. Ale dobra, zaczynamy od czerwonego i pokażę Wam po kilka produktów z każdej kategorii. To, co uznałam, że jest ciekawe, to chcę Wam pokazać. I z koloru czerwonego przede wszystkim chcę Wam pokazać szminkę, którą już miałam zresztą na sobie ostatnio w filmiku z makijażem, czyli to jest Hean CT Fashion Longwear Lipstick. Ona już się tutaj pościerała. Kolor jest niesamowity. Szminka wygląda tak. Jest taka dosyć ciemna, taka ciemna czerwień. Bardzo ładnie kryjąca i bardzo ładnie wyglądająca na ustach. Ja uważam, że taki kolor mi pasuje. I chyba Wy też tak uważacie, bo pisaliście mi, że jest fajnie. Także ją zdecydowanie polecam. Jest świetna, długotrwała i tania. Kosztuje chyba około 11 zł, a normalnie siedzi na ustach 6 godzin spokojnie. Następna czerwona rzecz to jest peeling od Farmony Tutti Frutti. Nie wiem, czy go widzieliście już gdzieś, dlatego że one są bardzo ostatnio zasypane na blogach, dlatego że Farmona po prostu wysłała ich do testów. I peeling wydaje się mały, niepozorny, podobny do peelingów tych myjących z Joanny, jednak nic bardziej mylnego, ponieważ jest to peeling naprawdę bardzo, bardzo mocno zdzierający. Jest bardzo porównywalny do skrabu wanilowego, również od Farmony, który naprawdę bardzo, bardzo mocno zdziera i jest bardzo inwazyjny. A jak sobie po prostu zaczęłam robić po ramionach tym peelingiem, to miałam całe czerwone i po prostu się zdziwiłam, że to jest taki zdzierak. Mi akurat trafił się zapach figi i daktyle. Są jeszcze inne wersje zapachowe, tam jakaś wiśnia, porzeczka, malina, o wiele ładniejsze. Tam jest taka dosyć świeża, taka dosyć no, figowa. Jeżeli kiedyś mieliście do czynienia z takimi świeżymi figami z drzewa, to one dosyć podobnie pachną. Ale ogólnie peeling jest fajny i kosztuje około 5 zł. I ostatnia czerwona rzecz to jest Eveline serum takie termiczne, antycelulitowe, rozgrzewające. Ja je kupiłam w sierpniu tamtego roku. Nadal mam go dużo dosyć. Właśnie teraz go używam. Ja już Wam powiem, że ten efekt rozgrzewający już na mnie nie działał. Nie działa, bo działał na mnie na początku. Teraz już w ogóle go nie czuję. I no ogólnie serum jakoś tam się sprawdza. Jest strasznie duże, bo to jest 400 ml. I raczej nie polecam takich dużych pojemności, chyba że je smarujecie bardzo regularnie, bo ja sobie postanowiłam, że będę się smarować i się nie smarowałam, a teraz po prostu je dokańczam, bo przy okazji ćwiczę i stwierdziłam, że jeżeli mam jeszcze tam 2 miesiące terminu ważności, więc muszę je wtedy zużyć. Także teraz je zużywam i ono no, całkiem fajne jest, ma ciekawy zapach, no i pewnie coś tam ujędrnia. Następny kolor to jest pomarańcz i pomarańczowe rzeczy znalazłam dwie. Pierwsza z nich to jest maskara z Vibo, która już była na moim kanale przedstawiona chyba 2 razy. Bardzo fajna maskara, tania, dająca bardzo fajny efekt na rzęsach. Z tym, że obawiam się, że ona bardzo szybko zaschnie, bo ona już ma u mnie, myślę, że około 3 tygodni jej używam. I ona już mi sporo podeschła, także nie są to zbyt trwałe maskary, długożywotne. I kolejna pomarańczowa rzecz to jest lakier od Vibo, od Siouxsie. Taki pomarańczek z drobinkami i on się nazywa Electric Orange i jest to kolor właśnie taki elektrycznej pomarańczy. Ja Wam szczerze powiem, że nie lubię takich kolorów, ja nie lubię pomarańczy i żółci na paznokciach, jednak powiem Wam szczerze, że ten kolor bardzo mi się na paznokciach podoba i dlatego się tutaj znalazł. Teraz Wam pokażę rzeczy żółte i zdecydowałam się, żeby Wam przedstawić bliżej odżywkę Garnier Fructis. Akurat tutaj mam serię Fruity Passion o zapachu marakui. Pachnie cudownie. No po prostu zapach jest nieziemski. Przy okazji ta odżywka ma bardzo fajny skład. Nie wiem, czy tutaj będzie widać. Dlatego ją kupiłam, bo ma bardzo fajnych ekstraktów dużo.
I ogólnie, żeby być szczery, to naprawdę zeszywka jest świetna, lepsza niż wiele masek na rynku. Tylko że wiem, że już teraz wiem, że nie wolno jej za długo trzymać na włosach, bo się troszkę obciążają. Ja niestety ją trzymałam ostatnio bardzo długo, dlatego że no, zasiedziałam się do sesji i trzymałam ją chyba z godziny, a to nie jest dobre rozwiązanie. Myślę, że tak z 20 minut max i naprawdę rezultaty są bardzo fajne, włosy są mięciutkie aż po końcówki. I teraz jest właśnie promocja na te odżywki w Kauflandzie za 5,99, więc jeżeli jesteście ciekawi tych odżywek, to zapraszam do Kauflandu. I sobie właśnie kupiłam drugą odżywkę, Oleo Repair. Jeszcze jej nie używałam, ma zupełnie inny zapach, równie przyjemny. I ona ma trzy olejki z oliwek, awokado i karité. I dlatego właśnie na promocji sobie chciałam kupić i wypróbować kolejną maskę z tej serii. Mam jeszcze dwie rzeczy żółte. Pierwsza z nich to jest Be Beauty masło Afryka. Po polsku, Afryka. I ono jest fajne, nie zawiera parafiny. Ma tutaj w ogóle glicerynę, masło shea, tak. Tu ma jakieś tam ekstrakty z coli i z pasiflory. Ogólnie ja bardzo lubię, to masełko, świetnie pachnie. Ja go teraz używam, mimo że ono jest, ma ciężki, kadzidlany zapach, to ja go właśnie teraz używam, bo ono jest ważne dopiero, ważne jest do lipca, więc mam niewiele czasu, a ja uwielbiam, to jest moje drugie opakowanie tego samego masła i po prostu, jeżeli wyjdzie jeszcze raz w Biedronce, to jeszcze raz kupię. I ostatnia rzecz żółta to jest olej z awokado. Taki zwykły olej z awokado, który pochodzi z firmy, ze sklepu Fitomet. I jest świetny, ja już go troszkę zużyłam. Używam go na twarz zamiast kremu na noc. Nie zawsze, ale jeżeli chcę dogłębnie nawilżyć cerę. Bo wtedy naprawdę on świetnie działa, jest bardzo, bardzo mocno nawilżający, bardzo mocno wygładzający i odżywczy. I po prostu go uwielbiam. On jest wszechmogący, że tak powiem, dlatego że można go używać samodzielnie, można go dodawać do maseczek, do kremów, do czegokolwiek chcecie. Można go używać jako balsam do ciała, balsam do skórek, balsam do twarzy, do włosów. No, po prostu jak chcecie. I takie cudo kosztuje około chyba 13 zł, a to jest 150 ml, także jak najbardziej polecam, jest super. Rzeczy zielone to będzie tonik, który Wam ostatnio pokazywałam z firmy Hahn. Tonik bezalkoholowy, aloes, allantoina i witaminy A i B5. Ten tonik kupiłam w Kauflandzie za niecałe 5 zł. Powiem Wam, że jest bardzo fajny, nie podrażnia, nie ściąga skóry, tak delikatnie ją nawilża. Co prawda ma sporo parabenów na końcu i ten aloes to ma tam na samym końcu, ale wcześniej ogólnie jest całkiem spoko. Ma glicerynę, pantenol, nawet tutaj jest kwas mlekowy, witamina E, widzę tutaj jeszcze proteiny pszeniczne, nie, tak, proteiny pszeniczne i mocznik, także cały skład nie jest zły, cena jest bardzo fajna, także polecam, jeżeli macie ochotę na taki tani tonik. I drugi zielony produkt to jest Golden Rose Seria Fari. Znane wszystkim chyba lakierki. Nie patrzcie na końcówkę, bo obgryziona strasznie, bo ten lakier już ma u mnie długo, już długo mi przysiaduje i ja go nigdy nie mogę odkręcić. A nigdy mi się recepturek nie chce szukać, bo one są gdzieś tam zawsze zaginione. To jest numer 225 i mam go teraz na paznokciach i ja po prostu go uwielbiam. Jest cudowny, piękny, miętowy kolorek i to jest jeden z niewielu lakierów, który u mnie chyba dobije końca, bo jest naprawdę świetny. Ja już go dużo wykończyłam, już mi tam zostało go, z połowa, no dobra, z połowa, ale kiedyś go tam dokończę. Teraz czas na niebieski kolor. Tutaj mam aż 4 produkty do pokazania i pierwszy z nich to jest szczotka Tangle Teaser. Ja ją kupiłam właśnie u nas we Wrocławiu w hurtowni Stiller. Ona absolutnie jest tutaj różowa, ale mówię o tej stronie i co by tu nie mówić, szczotka jest świetna, bardzo fajnie rozczesuje włosy, ale ja widzę też inne jej zalety, bo dzięki niej świetnie rozprowadza mi się olej na włosach i świetnie rozprowadzają mi się odżywki. Dzięki tej szczotce zrozumiałam, że nawet słaba odżywka nałożona palcami ma o wiele lepsze działanie nałożona Tangle Teaserem. I dlatego polecam te szczotki, jeżeli jeszcze nie macie, to warto zainwestować te 4 dyszki i naprawdę cieszyć się bardzo fajną szczotką, która też Wam dużo pomoże we włosach.
Kolejna niebieska rzecz to jest Baby Love szampon z Niemiec, drogerii DM. Czym się różni od Baby Dream? Zapach ma podobny, konsystencję podobną, ma podobne właściwości, z tym, że on jest jakby trochę delikatniejszy dla włosów, nie plącze ich i zostawia je takie o wiele bardziej miękkie, ja tak to odczuwam. I dlatego właśnie jestem bardziej skłonna kupić ten szampon w DM, kupić sobie jakiś zapas czterech tych szamponów. Mimo że on chyba tam złotówkę droższy jest niż Baby Dream, ale też bardzo polecam, jeżeli macie dostęp. Olejek do masażu firmy Sien z Lidla. Ja już go dawno temu kupiłam, chyba za 7,99. Ja go używam do ciała obecnie. Do nawilżania ciała. Bardzo ładnie pachnie, tak trochę kwiatowo-męsko. Zapach się utrzymuje na skórze spokojnie kilka godzin. No ładnie nawilża skórę, skóra się bardzo ładnie błyszczy po nim. I ma całkiem ciekawy skład, jak na taki olejek do masażu. No i oczywiście pojawi się tutaj dlatego, że ma opakowanie niebieskie, a nie dlatego, że on jest niebieski. I ostatnia niebieska rzecz, bardzo, bardzo fajna. Jest to cień firmy Glazel. Ja go dorwałam na zlocie w Opolu, dlatego że ktoś po prostu go oddawał. I po prostu się zakochałam. Kolor jest świetny. On tutaj nie ma numerka, jest to po prostu zwykły niebieski. I zrobię wam tutaj swatcha, bo jest po prostu cudowny. Bardzo mi się podoba, no naprawdę super, przy makijażach takich niebieskich jak ja lubię, to wygląda to świetnie. I ostatnia sekcja, czyli fioletowa. Tutaj też mam do pokazania cień, jest to cień firmy Alverde. On jest o wiele mniej napigmentowany, jest to cień właściwie taki, który ma bardzo małe napigmentowanie i też nawet nie trzeba otrzepywać pędzla przed nałożeniem go, dlatego że jak otrzepiemy pędzel, to już nic na nim nie zostanie. Jednakże jest to kolor bardzo ładny. Jest to taki delikatny fiolecik, który opalizuje na złoto. W ogóle nie wiem, czy to widać tutaj, ale jest to taki delikatny fiolet, który bardzo fajnie wygląda. Jak się go położy w załamaniu, wiecie, w towarzystwie innych fioletów. Ja też bardzo lubię fioletowe makijaże, dlatego że mam zielone oczy i to fajnie podbija. I ten cień właśnie jest fajny, co z tym, że właśnie jak mówię, pigmentacja nie najlepsza. Ale ogólnie on się nazywa 20 Plum. I ostatnia fioletowa rzecz. Jest to znowu Golden Rose, znowu seria Paris. Z tym, że jest to ta podseria Magic Color i to jest taki fiolecik z drobinkami. Wygląda przepięknie na paznokciach, naprawdę super. Jest to numer 304. I ogólnie ja lakiery z tej serii bardzo lubię, polecam. I no, jest naprawdę cudowny. I w ogóle się fajnie zgrał z tym cieniem, bo oba są fioletowe i błyszczą na złoto. No i dobra, i to wszystko. Mam nadzieję, że taki filmik wam się podobał. Troszkę jestem crazy dzisiaj, no ale jestem w czasie sesji, która jest naprawdę dosyć duża, bo to jest największa sesja w moim życiu chyba, bo jest olbrzymia, ale dobra, jestem trochę podekscytowana. Nieważne. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Pa, pa!